Na koniec serwisu Paweł Jędrusik przygotował materiał o autobusie Przemyśleń. I nie chodzi tu o ruchomy pokój zwierzeń na sześciu kołach. Okazuje się, że za sterami autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach siedzą prawdziwi bluesmeni. To dwóch Sebastianów, Luis i P. oraz Maciąg. Oprócz pasji do autobusów połączyła ich też pasja do muzyki. Zobaczcie sami. Jadą żółtym autobusem przez miasto i nazywają się, a jak żeby inaczej, Yellow Buses. Czasem nie ma co się spieszyć, trzeba dostrzegać inne rzeczy. I pewnie z tych obserwacji powstał pomysł piosenki W autobusie Przemyśleń. Za jej powstanie odpowiada dwóch kierowców katowickiego PKM. W piosence dzielą się nieco spostrzeżeniami na temat swojej pracy, a w teledysku Katowice przemierzają żółtym Ikarusem. To jeden z tych przykładów na łączenie pracy z pasją. Jak byłem młody, to szukałem takiej swojej pracy, takiej jakiejś ulubionej. Pracowałem na wózkach widłowych i no, w różnych firmach takich magazynowych. No i zrobiłem wreszcie prawo jazdy na autobus. No i to mi dało takie, że tak powiem, no, spełnienie. Takie zawodowe i też hobbystyczne. Muzycy amatorzy w swoim teledysku wykorzystali nie tylko podstawowe narzędzia swojej pracy, ale również kolegów z katowickiego PKM-u. Wszystko oczywiście za zgodą pracodawcy i po godzinach pracy. Są bardzo dobrymi pracownikami, nie mamy na nich żadnych skarg. Myślę, że gdyby nie przepadali za swoją pracą, to nie wybrzmiałoby to tak fajnie w tym teledysku, a jest on bardzo, ma bardzo pozytywny przekaz. Tak naprawdę możemy zobaczyć, jakie przemyślenia mają nasi kierowcy i że są one raczej pozytywne. I tylko szkoda, że prowadząc autobus nie da się jednocześnie grać na perkusji czy gitarze, choć pośpiewać zawsze trochę można. Teraz górki i zanim się rozsiądziesz, już będziesz wysiadał, czy wszystko zagrało tak, jak chciałeś.